Ktokolwiek nas spotyka, od niego przychodzi, tak dokładnie zwyczajny, że nie wiemy o tym. Cokolwiek nas spotyka, od niego przychodzi. Tak dokładnie zwyczajny, że nie wiemy o tym. Jak osioł, co chciał zawyć i nie miał języka Lub krabąszcz, co swej nazwy nie zna po łacinie Będziemy się mijali, nie wiadomo po co Spoglądali na siebie i sięgali w ciemność Myśleli o swym sercu, że trochę zawadza Jak wciąż ta sama małpa w secesyjnej klatce Ktokolwiek nas spotyka, od niego przychodzi Tak dokładnie zwyczajny, że nie wiemy o tym, Ktokolwiek nas spotyka, od niego przychodzi, Tak dokładnie zwyczajny, że nie wiemy o tym. Jeśli mniej religijny, bardziej chrześcijański wspomni coś od niechcenia podpowie adresy, jak śnieganty państwowy, co wzniosłe pomniki, z wyrazem niewiniątka zamienia w bałwany, niekiedy łze urodzi ważniejszą od twarzy, co pomiędzy uśmiechem a uśmieszkiem kapie, Ktokolwiek nas spotyka od niego przychodzi. Tak dokładnie zwyczajny, że nie wiemy o tym. Ktokolwiek nas spotyka, od niego przychodzi. Tak dokładnie zwyczajny, że nie wiemy o tym. Nagle zniknie od razu, przesadnie daleki. Czy byliśmy prawdziwi? Sprawdzi mimo chodem. Nagle zniknie od razu, przesadnie daleki. Czy byliśmy prawdziwi? Sprawdzi mimo ochodem? No w porządku, bo. Ja to posłuchałem naprawdę pierwszy raz coś tam wczoraj coś brzdąkałeś, Natomiast to ja bym powiedział, że jest to dodatkowo dla mnie ważne, bo ja jakby może w pewnym momencie coś się zbliżyliśmy z księdzem, bo ja też nagle zrozumiałem, że ktoś przychodzi i my nie rozumiemy że to przychodzi on tak I może ten nie, stary z którym nie, nie, jechałem tramwajem, tramwajem, tramwajem to był bóg no właśnie ja muszę mnie. nawet państwu zdradzić że kiedyś z, byłem z Ernestem na spacerze i taka sąsiadka nas zaczepiła twoja nawet nie pamiętam jak się nazywała ale mówi tak czytałam pana ostatnio Mówię o twojej hmm. poezji i dla mnie to macie coś wspólnego z księdzem Twardowskim, tak powiedziała. I rzeczywiście pewien, akurat jeżeli chodzi o to podejście, o którym hmm. mówiłem, szukania Boga w człowieku, takie namacalne, hmm. to, to, jest, to jest na pewno Wam wspólne. A co więcej, że my szukamy. A przychodzi do nas ktoś, czyli wcale my nie czujemy, że, że to jest Bóg. on. On przechodzi mimo nas, a jednocześnie coś ważnego się dzieje, wspomni coś od niechcenia, tak. podpowie nam jakieś, jakieś adresy, adresy, jak mówi. No i po prostu i nagle zniknie, od razu przesadnie daleki. daleki. Czy byliśmy prawdziwi, sprawdził mimochodę, tak. bo przychodzi jakby ja tak o tym powiedziałeś, bo moja relacja z księdzem była taka, że chyba on mnie lubił. Ja go lubiłem, chociaż czasami mnie dziwił. Nie wszystko mogłem pojąć przez długi czas. co wiązało się również ze sposobem jego metafor, czasami takich szalonych dla mnie. I pamiętam, że okropnie z początku się tak nie wiedziałem, jak podejdę do jego wiersza. Pamiętam z niego, że przy mojego kapłaństwa się lękam przed moim kapłaństwem. Klękam to bodajże pierwszy domik, jak mm -hmm. on e, relacjonował tą swoją niezwykłą, trudną sytuację. Bycia kapłanem. Bycia, bycia kapłanem, a jednocześnie poetą, bo no to tak. jakby jedno z drugim Ty ma... często mi powtarzasz, że cieszysz się, że, że nie jesteś księdzem, bo możesz więcej. No, nie dalej. To, to, to w nie poezji bądź, możesz więcej. Nie bądźmy takimi styczni, Ja jestem <laughs> okropnie cielesny, ale no nie to. Ale. I wielokrotnie spotykałem się z księdzem, yy, i zawsze były takie miłe rozmowy, ale tak nigdy nie chcieliśmy podejść do siebie. Ja nie byłem z tych, którzy odwiedzali go, którzy należeli do jego ministrantów. Czy ale nawet kiedy już się... był bardzo chory, poprosił, ci, poprosił o spotkanie z tobą. Właśnie ksiądz. A tu Farnowski. właśnie była historia, która mnie zaskoczyła. Bo nagle siedzę w domu, mam telefon i zaraz przyjeżdża auto. Bo ksiądz Jan zgodził się na rozmowę nagrywaną na Dla telewizji. Na film o nim. Tak, więc kamery to i tak dalej. Czego on po prostu było w nie, nie bardzo... znosił w ogóle? Tego. No, nie wiem, czułem, że nie. Tylko postawił jeden warunek, że ja będę z nim rozmawiał. Dlaczego nie wiem? Ja przyjechałem i patrzę, leży. Twardowski, już w tym swoim takim domku przytulonym do muru, w tym pokoiku, te kamery chrzanione, które jakby odbierają intymność, ale on to wszystko znosi tu światło, no bo taka musi być technika. No i on leży, i widać, że wrócił już po chorobie serca. I po raz pierwszy ja widzę, że on leży ostentacyjnie bez swojej słynnej treski na głowie. Którą zawsze zakładał Tak, bo, bo jednocześnie ksiądz Jan miał pewną swoją próżność, jak każdy z nas, i uważał, że nakładanie tej treski na łysinę, która była treską już, o którą nie za bardzo dbał, źle uczosaną, wyrudziałą taką i przesuwającą się Zjedną ciągle tak, na boki, no czyni z niego jakiegoś takiego płomiennego, nie wiem. No. I, I leży bez tego. Ja widzę, jak on leży, czyli patrzę na niego z tej pozycji z góry i wiem, że to już jest znak tego, że on odchodzi. Jeszcze rozmawia i myślę, Boże, o czym ja mam z nim rozmawiać? Przecież nie będziemy rozmawiali o poezji. I zaczęliśmy rozmawiać najpierw o przyrodzie. Opowiadałem mu o tym, że w moim ogrodzie pojawiły się dziwne ptaki, bo że coś poróżniło się z migracją ptaków. Są takie, które powinny dalej lecieć, że są takie, które w ogóle nie powinny się pojawiać w miastach. W miastach on mnie przytakiwał. No to on... ciekawe, czyli jednak temat przyrody się Nie, pojawił. Tak, tak, no bo on szalenie był ważny. Na przykład uczył mnie, jak odróżniać klon od jaworu i, i takie różne rzeczy. No i o tym mówimy, bardzo ci, fajna dyskusja, ale ja muszę tak być pochylony nad nim. A jednocześnie tak, żeby kamera, kamera to mogła nagrywać. No na tak. coś strasznego. I później zaczęliśmy mówić o przyjaciołach. Zaczęliśmy mówić o Staszku Grochowiaku. O Staszku Grochowiaku, bo pamiętam, że wspominałeś w tej audycji o Staszku, że kiedy była taka msza w którąś rocznicę śmierci mm -hmm. Staszka, to właśnie odprawiał ją ksiądz Twardowski. Tak, bo on po prostu rozmawiamy o tym on mówi do mnie, słuchaj, mówi, nie rozumiem, bo to taki poeta, taki niezwykły poeta, jakby dzisiaj go nie tak chcą przyjmować, jak powinni przyjmować. Rozmawialiśmy o innych jego przyjaciółach, które on miał wielu, wspaniałych pisarzach, którzy no, yy, czasami narobili głupot pełno i tak dalej. No i tak ta rozmowa trwała, Potem wyszedłem. Po tych schodkach zlazłem, bo to były takie strome. Jego już nie wynosili do ogrodu, bo te schodki strome. No i potem dowiedziałem się o jego śmierci. A potem on mi się przyśnił dwa razy, ale ja tylko jeden wiersz przeczytam. że Żeby utrzymać linię, że mówimy o tych poetach, którzy mi się przyśnili. I napisałem tak. Bo tak mi się przyśnił. Śnił mi się ksiądz Twardowski, Siedział w gruszy cieniu, Trochę spocony, Z kawką na ramieniu, Spocony, bo daleka droga Od wiecznego do moich snów. A takoż był bezporządnego obuwia, bo te, które kładą nam do trumny, mój chłopcze, są dobre dla tego, kto umrze, a ja skaczę przez czasy wieczne i dzisiejsze, jako zając po bruzdach. Ale najważniejsze jest zadanie, bym ludziom wreszcie uświadomił, że anioł stróż jest często jak skowronek. Bo Bojaźliwy nawet. Ni skrzydeł ogromnych, ni białej szaty, raczej szare szmaty. I pognał, bo się spieszył, od maćkowej gruszy niosąc garść ulęgałek i też wiersze nowe tam. Nie skoszują w niebie ulęgałek, lekko Ugnitych, przez to doskonałych. Skąd nagle te. Bo ja nagle zrozumiałem, tak mi się przyśniło, że on przyszedł napisać również nowe wiersze. Bo wiersze muszą być. Do ciebie na... przyszedł. Nie, no w ogóle na świat i mnie odwiedził, bo, bo wiersze, tak mi się wydawało, tam powstawać nie mogą. Bo. One muszą być skażone pęknięciem, muszą być skażone pewnego rodzaju nieporozumieniem, niezrozumieniem, naszą szarpaniną, pewnym brudem, żeby były... I czystością. No i dlatego też niósł od maćkowej gruszy, czyli tej typowej gruszy, pod którą siedzieliśmy, polskiej, z garść ulęgałek. Nie żadne tam eleganckie, czyli tak. gruszki, tam kromselki, czy nie wiem jak się teraz nazywają. Nie eleganckie sady z grulica. Tak, tak, niosą tak. Tylko niosąc garść ulęgałek i też wiersze nowe. To znaczy te, które tu powstały, żeby tam, tam, bo napisałem tam, niech skosztują w niebie ulęgałek, lekko ugnitych. Ta, za to doskonałych. Przez to doskonałych, Skonałych. ziemskich, to jest, tak. bo wydawało mi się, że to trzeba przekazać yy, I, i od tu, nas, tak. tam przez Ale tego, to jest to. druga charakterystyczna cecha właśnie i wspólnota twoja i, i księdza Twardowskiego, że... Że wy często to pokazujecie, e, na, na, oczywiście patrząc na, na Jezusa Chrystusa, ale że Jezus Chrystus, wstępując do nieba, e, jednocześnie dał Bogu Ojcu poczuć, co to znaczy być człowiekiem. No to jest okropna herezja, którą tak. mówimy, i którą mogę <laughs> tylko powiedzieć poetycko. Tak, ale mam wewnętrzne przekonanie, że do tej wszechdoskonałości, doskonałości, tej wszech wiedzy, jakby z tym czasem, kiedy Bóg stał się ludzkim człowiekiem. człowiekiem, i to naprawdę, bo to jest ten nasz oksymoron, jak ja powtarzam, nie mógł nagle wyjść z tego. On musiał to zanieść tam. Do w jakiś sposób, który, który, który uzupełnił to, co właściwie nie było nieuzupełnione. A na to powiem, że no tak samo może wszechmocne i wszechwiedzące zostać uzupełnione wiedzącym, jak świat mógł zostać stworzony przez wszechdoskonałe, które stworzyło coś niedoskonałego, Doskonałego. Te... żeby był ruch. To są te paradoksy i tajemnice. No ale ja to mówię jako poeta, więc Dobry, bardzo tak, nie proszę. Nie jesteśmy teologami, nie, nie. jesteśmy artystami, nam nie, trochę nie, nie. wolno. Proszę nie rzucać na nas żadnych anatem, nawet A nie, może... nawet. Mo co najwyżej możecie państwo w nas rzucić ulęgałkami. No, ulęgałkami <laughs> albo odmówcie modlitwy za durnych. Tam mniejsza z tym. No. Arneście, będziemy powoli kończyć, ale myślę, że dobrze będzie skończyć wierszem e, księdza Twardowskiego, bo no, on był bohaterem. To może przeczytamy go trochę we dwóch. Ja przeczytam początek, a ty następną zwrotkę. Mój Bóg jest głodny. Ma chude ciało i żebra. Nie ma pieniędzy. Wysokich katedr ze srebra. Nie pomagają mu długie pieśni i świece. Na pierś zapadłą nie chce lekarstwa w aptece. Bezradni rząd Ministerowie, żandarmi, tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić. No bardzo ważny wiersz i szalenie bliski, bo coś takiego, coś takiego napisałem i czuję. Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić. I bezradni są ministrowie. I rząd. I rząd, i, i żandarmi, żandarmi. A rząd to poszerzył dalej o to wszystko, co dotyczy jakby no, naszego tu życia na Ziemi. Naszego życia na Ziemi. Dziękujemy państwu, dziękujemy państwu bardzo serdecznie za to spotkanie i zapraszamy na kolejną audycję Duchy Poetów. Marcin Styczeń. Arnez Bryli, kochani, nie myślę, że byliśmy przeciwko biedronce. Wręcz odwrotnie, tylko my chcieliśmy, żeby, żeby ta biedronka nie była w Was takim znakiem, nad którym się nie zamyślacie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Duchy poetów.